Ja się nazywam Marek Napierkowski. No właśnie, teraz chciałbym zaprosić. Państwo się pewnie nie domyślacie, że tu jest jakiś gość jeszcze występuje. Może trochę. No to naprawdę niesamowity zaszczyt móc dzielić scenę z najbardziej rozpoznawalnym międzynarodowym muzykiem polskim. Człowiekiem, który wypracował przez lata niezwykły sound. Wspaniały, jedyny w swoim rodzaju ton trąbki, wielki kompozytor, legenda polskiego jazzu. No we własnej osobie. Tomasz Stańki! Jak się dzisiaj grało? Świetnie mi się grało. Fajna sala, strasznie fajna sala, bo jest taka dosyć kameralna, w związku z tym dobry nastrój jest i lubię, bardzo mi się powie, wczoraj byłem na koncercie Maćka Obary i podobała mi się ta sala, bo świetnie słyszałem z boku, nawet będąc, a dzisiaj grając, no, tym bardziej jeszcze mi się podobała, bardzo fajna publiczność, no naprawdę świetna publiczność, to fakt, musi być wyrobiona tejże publiczność. I bardzo mi się klawo grało, bardzo. Czy jest pan w stanie wskazać w swojej karierze jakieś punkty zwrotne, przełomy, czy jednak pańska kariera to jest takie dążenie krok po kroku? Zdecydowanie mi się wydaje, że ja od początku, ja odkąd zacząłem kroczyć w tym 60 roku, jak pamiętam, bo to dokładnie tak się zaczęło, że tak mocniej zacząłem, wszedłem jak gdyby na scenę, czy też do tej rzeki życia muzycznego. Na wiosnę w 63 roku i potem już od razu w 63 grałem nad rzeczą Boris Komedą i właściwie stale już, właściwie nie mam jakichś specjalnych punktów. Oczywiście są całe okresy, gdzie grałem z kwintetem, potem grałem z Wesalą, potem miałem okres, bo tutaj Free Electronic, zależy to zespoły wyznaczały te okresy i teraz są jak gdyby częściej zmieniam te projekty, ale generalnie nie specjalnie mogę. Właściwie wszystkie okresy były istotne i ważne, a jednocześnie wszystkie były zwyczajne i normalne. Maciej Obara powiedział nam wczoraj, że dla niego jazz kwitnie teraz w tych krajach skandynawskich. Czy faktycznie jest taka duża różnica między muzykami skandynawskimi, polskimi, amerykańskimi? Ja pani powiem, mnie się wydaje, że ja tak jak patrząc się po doświadczeniu nie widzę specjalnie różnic. To idzie falami. Jest prawda, że wszędzie jest tych dużo młodych muzyków. W Skandynawii jest bardzo dużo młodych muzyków, szczególnie w Norwegii. Jest wylew, można powiedzieć, wysyp doskonałych młodych muzyków, ale to idzie tak trochę, ale również i w Finlandii i w Danii też są, wszędzie jest coraz więcej, bo są szkoły muzyczne, które od lat już zaczynają kształcić, to wszystko się stabilizuje, całe to środowisko i naprawdę jest cała rzesza, ale właściwie wszędzie, na południu jest też, tylko może mniej wiemy, może mniej mamy kontaktu z południem, z Portugalią, z Hiszpanią, z Włochami oczywiście, ale w Grecji są też młodzi muzycy, nie mówię o Francji czy Anglii. I w Stanach, w Nowym Jorku jest naprawdę zalew fantastycznych muzyków, nie tylko zresztą Amerykanów, bo tam jest lot całego świata ludzi, także wszędzie to prawda jest, u nas też szkoły wypływają, są i muzycy z kręgu tej sztuki muzyki jasowej, która operuje inną techniką bardzo nowoczesnej i z kręgów edukacyjnie wykształcony w konwencjonalny sposób, ale też są muzycy pośredni, którzy grają trochę tak można powiedzieć wszystko jak Maciek Obara i wiele doskonale mi się wydaje, że kwitnie. W ogóle sztuka jest chyba w dzisiejszych czasach na świecie bardzo bogato się rozwija, ma ku temu warunki widoczne. Powiedział pan kiedyś, że skończył się ten czas, okres geniuszów, że już nie ma Bachów, Mozartów, Picassa, ale czy naprawdę ich nie ma, czy po prostu... Ja panu powiem, mnie się wydaje, tak nie wiem,
to trudno powiedzieć, czy ich nie ma, bo to trochę tak nie chodzi o to, czy są, czy ich nie ma, bo prawdopodobnie w tych dawnych czasach ludzie, którzy mogli tak rozwinąć swój talent, to było nie tylko sprawa talentu, ale też warunków i szczęścia, na które musieli natrafić. Mozart się musiał urodzić w rodzinie muzyka, który go kształcił, gdzie mógł jego talent rozkwitnąć. Dzisiaj u każdego może talent rozkwitnąć, bo wszyscy mają po prostu ku temu warunki i nie potrzeba szczęścia do tego niejako. A mi się wydaje, że ta sytuacja jest dlatego, ponieważ jest bardzo szybko czasy zaczęły biec. To znaczy wszystko przebiega dużo szybciej, w związku z tym są zmiany częstsze. Niestety, niestety, odwrotnie, to jest fantastyczne. I czy to nowe pokolenie artystów jak gdyby cały czas przychodzi falami i właściwie wymusza trochę zmiany. I to się robi pewnego typu konwencją, tak mi się wydaje, bo właściwie to jest bez znaczenia, czy jest tak, czy jest tak, czy jest tak. To chodzi o to, żeby to był jakiś generalny rozwój i czy techniki, czy sposoby rozwoju jakiejkolwiek dziedziny, czym się człowiek zajmuje. Sztuka jest jedną z form. No. Wydaje mi się, że teraz nauka bardzo poważnie zaczyna dominować w naszym życiu, w ogóle informatyka i trochę inne dziedziny. Sztuka z kolei jest cała popkultura, która jest równie silna i na pewno w jakiś sposób wartościowa. Może my, wychowani w starych wartościach, nie doceniamy tych nowych wartości, bo my mamy inny punkt widzenia. Ale to obserwuję. Mi się wydaje, że w jazzie nie ma już takich wybitnych jednostek jak Coltrane, czy Parker, czy Miles. To jest masę wspaniałych muzyków. Naprawdę wspaniałych, zadziwiająco wspaniałych. Jak ci wspaniali muzycy mają wypłynąć? Czy na każdego przychodzi czas? Nie wiem. Proszę panią, to jest pytanie, na które nikt nie umie znaleźć odpowiedzi, ale jednak jakoś to się dzieje. Jakoś wszyscy ci najlepsi jakoś istnieją. Też na koniec jedno pytanie. Czym tak naprawdę jest jazz? Jazz to jest chyba, to jest muzyka improwizowana właściwie, można powiedzieć, która się wywodzi, swoje korzenie ma i w Afryce, i w Ameryce Północnej. Właściwie to jest muzyka Afroamerykanów, można by tak to określić, ale już jest w tej chwili bardzo szybko na cały świat. I z tego co jest to zupełnie inna muzyka niż muzyka klasyczna. Zupełnie, bo jak się patrzy, to w innym kierunku idą poszukiwania, inne rzeczy się jak gdyby szuka. Mi się wydaje, że można określić ją takim ściślejszym. To jest muzyka improwizowana, to używa techniki improwizacji, bo to jest wartością cały czas podstawową w jazzu. Wie pan, technika improwizacji jest bardzo specyficznym typem techniki. Mówi się, są hipotezy, że Mozart ją stosował, bo on nie poprawiał partytur. Czyli to o to chodzi, że nie ma błędu. Błąd się uzasadnia. Jeśli jest coś wbrew pewnym zasadom, to się to uzasadnia i tworzy nowe zasady w następnych taktach. I stąd muzyka Mozarta jest tak przeraźliwie świeża cały czas, mimo tych upływów wielu lat, jest tak samo świeża jak była, bo to jest bardzo kreatywny sposób tworzenia. Tylko że dosyć trudny i taki nieuchwytny, no niekontrolowany. Ciężko jest kontrolować, bo nie zawsze wyjdzie, ale z najlepszym zawsze. I to jest właśnie problem, ale widzę, że ten kunszt tego, co ja obserwuję, jest cały czas rozwija się. Są różne sposoby na kontrolę ekspresji na scenie i kontrolę formy. Są właśnie coraz bardziej muzycy grywają improwizują w metrach, które dzięki temu organizują inaczej improwizację. Improwizacja staje się bardziej różnorodna i wymuszają różnorodność przez trudność procesu grania. I tak myślę, że to jest chyba, ale nie jestem pewien, że pani mi się wydaje, że tyle określeń, tyle to dobrze. Chciałbym bardzo podziękować władzom Województwa Dolnośląskiego, panu marszałkowi Jerzemu Łużniakowi, panu przewodniczącemu Jerzemu Pokojowi. Także podziękować, a także zaprosić na scenę prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Marcina Zawiłę. Panie Marku, dziękujemy bardzo za ten wieczór, ale wiem, że na sali jest też bohater wczorajszego wieczoru, pan Maciej Obara. Panie Macieju, mógłbym prosić na scenę.
panowie, w imieniu wszystkich, którzy tutaj są, w imieniu Ireny Burzon, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za te wasze jesienne, jazzowe powroty do domu, do Ireny Gór. Były fantastyczne, czekamy na następne, ale też chciałbym na pamiątkę tego powrotu przekazać wam podwójny upominek. Przede wszystkim grafiki. Grafiki, które pokazują nasze miasto. Niestety rodzinnej na składzie nie mieliśmy. Myślę, że następnym razem... Nie wiecie, to jest. Akurat wiemy, bo asfaltowaliśmy tam. Czy upominku, proszę państwa, wszyscy wiedzą, że wrażliwości twórcze, weny, najlepiej robią kąpiele w gorących, mineralnych wodach fluorkowych. Dlatego też, panowie, pozwólcie, że dostaniecie absolutnie pierwsze wejściówki dla was i dla waszych bliskich na termy cieplickie do skorzystania z kąpieli. A będą one aktualne już w czasie tych. Proszę bardzo.